Dzień dobry Państwu. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 43. edycja. Przed nami konferencja prasowa filmu Juliusz w reżyserii Aleksandra Pietrzaka. Witam serdecznie twórców filmu, przedostatnia w dniu dzisiejszym. Czytam w zgodzie z programem, który otrzymałem. Mam nadzieję, że obecność się sprawdzi zgodnie z tym spisem, który mam. Zaczynamy od producentów. Radosław Drabik. Michał Haciński. Muszę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę ja tu jestem dzięki Michałowi Hacińskiemu, bo ile to było lat temu? Dzięki sobie gdziekolwiek jesteś. Ja wiem, ale to był pomysł Michała Hacińskiego, żebym tam 6 lat temu, 7 lat temu. Po prostu ktoś najlepszy musiał prowadzić konferencję. Nie, to w ogóle nie o tym. Dzięki... Nie. Dokładnie, Maciek tak. Był zajęty, wszystko było jasne. Pytania będą dobre tak czy inaczej. Państwo będą dobre pytania zadawali. Reżyser Aleksander Pietrzak. Dorota filmowa Anna Smołowik. Mateusz Pastewka, autor zdjęć. Współscenarzysta Kamil Śmiałkowski. Kierownik produkcji Aleksandra Orzechowska. Nie ma Oli. Scenograf Agnieszka Bąk. Łukasza Światowca też nie ma. Na klerze jest Łukasz. Ale widzę, że jest Krzysztof Materna. Witamy. Maciej Sztur. I Marek Serdiukow. Marek Serdiukow. O, przepraszam. Czyli nie, lista była niekompletna, ale w tym momencie jest już kompletna. Drodzy Państwo, zacznę od pytania skierowanego do reżysera i do producentów, bo to jest bardzo ciekawa relacja, debiut. Tych debiutów tegoroczna Gdynia nas nie rozpieszcza, jeśli idzie o pełnometrażowe debiuty, ale jak doszło do tego spotkania? Celowo mówię o producentach, bo pamiętam naszą rozmowę też przed kilku lat przy Planecie Singli, że to jest jakby kompletnie nowy, jak na polskie warunki, model produkowania filmów w Polsce. Nowy o tyle, że producenci są na wszystkich etapach, też ingerują w najlepszym tego słowa znaczeniu. Michał był i Radek też, jesteście współautorami scenariusza również, co nie jest bez znaczenia, o tym, kogo zapraszacie do reżyserii. Więc dlaczego Alek i z perspektywy Alka to samo pytanie. Ja po pierwsze bardzo podziękuję Państwu, że jesteście tu na miejscu, bo filmy, które mają już dystrybucję kinową, zwykle są w jakimś sensie pokrzywdzone na festiwalu, to znaczy na pokazie prasowym trudno zastać prasy i na konferencji prasowej również. Po drugie, ja powiem Państwu, że mamy jak najbardziej pełną świadomość, że jesteśmy w restauracji, w której wszyscy chcą zjeść stek, a my przyjechaliśmy z kawałkiem ciasta. Mieliśmy to samo przy Planecie Singli, to znaczy w jakimś sensie dla nas docenieniem przez branżę i nagrodą jest to, że z filmem, który my postrzegamy jako propozycję rozrywkową, jako kino popularne, kino środka, czy film rozrywkowy właśnie, trafiamy do konkursu głównego do Gdyni i wbrew pozorom nie ma to kompletnie nic wspólnego z tym, że ja mam w swoim telefonie numer telefonu do Leszka Kopcia. Bo my się po prostu, no ja tak samo się dowiaduję z gazety, że nasz film dostał się do konkursu jak pozostałe filmy. Dziękuję Łukaszowi za to, co powiedział, bo rzeczywiście nasze podejście z Radkiem jest takie, że my jesteśmy producentami, którzy generują projekt, a następnie zastanawiają się, co dla tego projektu jest najlepsze. Nie realizujemy wizji autorskiej filmu. Nie mamy sytuacji, w której przychodzi ktoś do nas, mówi, co chciałby nakręcić, a my szukamy sposobu, żeby mu to umożliwić. Godziny czy doby, które spędzamy z Radkiem na rozmowach, są spędzone na poruszaniu kwestii takiej, do kogo chcielibyśmy o czym opowiedzieć, co nas ciągnie w kinie, automatycznie, czy to ma szansę zainteresować kogoś innego. Jeżeli tak, to w jakim kierunku próbujemy z następnym projektem iść. Z Juliuszem sytuacja była akurat taka, że
po Planecie Singli powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego filmu. Planeta Singli była komedią romantyczną, która w naszym odczuciu pokazała, że to nie musi być... komedia romantyczna nie musi być obciachowym filmem, a trochę się przyzwyczajaliśmy w ostatnich latach do tego, że to są rzeczy, które ani nie są śmieszne, ani nie są romantyczne, że właściwie trudno to pokazać nawet swojej własnej mamie, jeżeli ona się zna na kinie i tak dalej. I po Planecie powiedzieliśmy sobie, że interesuje nas też popróbowanie czy przećwiczenie innego mięśnia, czyli chcielibyśmy poszukać czegoś, co będzie operowało ostrzejszym poczuciem humoru, nawet poczuciem humoru, które część widowni wyalienuje. Filmu, który spróbuje sięgnąć gdzieś w kierunku czarnej komedii, a nie komedii romantycznej. I mówiliśmy o tym sobie w sposób bardzo świadomy. Znaczy mówiliśmy, że to jest jasne, że nie jest to propozycja taka jak powiedzmy Planeta Singli, czyli to nie jest film na 1,5 miliona widzów czy 2 miliony widzów. Trzeba dostosować do tego właściwie wszystko, co wchodzi w grę, czyli od budżetu, przez pomysły, przez to, jak ten film ma wyglądać, przez to, z kim chcielibyśmy byśmy go robić. I jedna z koncepcji była taka, że chcielibyśmy go robić z ludźmi, którzy nie są w jakiś sposób zepsuci działaniem w obrębie takiego systemu, w którym muszą się okazać ludźmi, którzy przychodzą i chcą realizować tylko swoją własną wizję. Alka poznaliśmy przy okazji pracy nad Planetą Singli właśnie. Pracował jako reżyser tak zwanego Second Unitu. Miał wtedy 21 lat, więc po prostu się opiekowaliśmy nim i uważaliśmy, że trzeba porozmawiać, bo wychodzą z niego najwyraźniej ciekawe rzeczy. Dawał fenomenalne uwagi do scenariusza na przykład. Fajnie się z nim pracowało na planie. W związku z tym, kiedy minęło kilka miesięcy naszej pracy nad scenariuszem Juliusza i zastanawialiśmy się nad tym, kto mógłby się do tego nadać, to Alek był po prostu jedną z pierwszych osób, które nam przyszły do głowy. No a dalej to już z jego punktu widzenia pytanie, jak on sam na to spojrzał. Ja dodam tylko, że Juliusz jest przy tym naszym podejściu takim, że fajniej byłoby popracować z ludźmi, dla których to także będzie jakimś otwarciem. Juliusz jest debiutem reżyserskim, jest debiutem operatorskim, jest debiutem scenograficznym, jest debiutem Ani Smołowik w tak dużej roli w filmie, jest debiutem naszej kierowniczki produkcji jako kierowniczki produkcji. Jest cały ciąg nazwisk, które po raz pierwszy robią coś w filmie. Wiemy, dlaczego wszyscy do tego zniechęcają, bo to jest rzeczywiście też bardzo trudne, ale też wiemy, że tacy ludzie dają po prostu, wypruwają sobie flaki, żeby to się udało. Jest jakiś inny rodzaj energii, kiedy się pracuje z ludźmi, którzy robią swój pierwszy duży film. Od początku też powstania Gigant Films nie zmieniają się nasze założenia, czyli filmy są realizowane dla... próbujemy łączyć inteligentny humor z rozrywką, z tym, co najbardziej z Michałem kochamy w kinie. Po drugie, robimy filmy tylko za pieniądze prywatne, nie korzystamy z żadnych dotacji. Po trzecie, chcemy sami też się cieszyć, zarażać tym innych i udowadniać, że ćwiczyć te mięśnie, które według nas w Polsce od dawna nie są ćwiczone. I ja prywatnie mówiąc, tak nie do końca wierzę, że robiąc kino, gdzie żyje się z produkcji, a nie ze sprzedaży filmów, da się dostarczyć i przenieść na ekran wszystkie emocje i brakuje wtedy takiego pazura, trochę też ryzyka, trochę no tego, co film zawsze niósł, czyli show biznesowego pazura. I to cały czas chcemy kontynuować. Juliusz uwielbiamy, kochamy. Za 2 miesiące druga część Planety, którą też chcemy udowodnić, że da się robić kontynuację lepiej niż pierwsze filmy. I tutaj myślę, że przez kolejne lata nic się nie zmieni w tym, jak chcemy produkować, tworzyć filmy, czyli zaczyna się od konceptu. Najpierw musimy sami, robiąc sobie rachunek sumienia i też rachunek w Excelu, w komputerku, potwierdzić z Michałem, że to jest film, w który teraz inwestujemy nasz czas, pieniądze i od tego się wszystkiego zaczyna. A później drugim krokiem jest dobieranie współtwórców, współscenarzystów, reżysera, aktorów i mam nadzieję, że chcemy każdego zarazić i spowodować to, że mówimy jednym głosem, że robimy wspólne dzieło i efektem są po prostu, mam nadzieję, w każdym naszym wypadku wypełnione sale i dużo radości, emocji i łez przed ekranem. Łzy może Alek potwierdzić przede wszystkim. Płakałem, jak robiłem film. Słuchajcie, z mojej perspektywy to wyglądało tak, że
to, co powiedział Michał, jest ważne, że poznaliśmy się przy pracy jeszcze przed planem Planety Singli nad scenariuszem. Ja tam zauważyłem taką dość niezwykłą rzecz. Już byłem po kilku, wtedy już byłem po moim takim godzinnym jakby filmie dyplomowym. Miałem kilka propozycji zrobienia filmu fabularnego, pełnometrażowego, które z jakichś powodów się nie udało. Ja tam odmówiłem kilka, mi odmówiono, w PISFI mi odmówiono. I zobaczyłem przy Planecie Singli, że ci goście, czyli producenci fajnie kombinują, że oni nie boją się inwestować w scenariusz i wiedzą, że scenariusza, że samolot naprawia się na ziemi, że jakby nie przyjdziemy na plan, nikt nie jest takim geniuszem, żeby przyniósł magiczną posypkę i na planie poprawił scenariusz. Nie ma takiego reżysera po prostu. Jeżeli jest zły scenariusz, to niczego nie uratujemy na planie. Może jedną czy dwie sceny, jak kogoś olśni, aktora albo reżysera. Ale to są goście, którzy wchodzą na plan z gotowym tekstem. I tutaj czułem się bezpiecznie, wiedząc, że dostając propozycję Juliusza, tekst, który jeszcze nie był gotowy, jak go przeczytałem, tylko był taki treatment i było napisane, pierwszy akt był napisany w całości. Wiedziałem, że kiedy rozpocznę tą pracę, to nie skończymy, póki ten rzeczywiście tekst będzie tak zrobiony, że będzie można wejść po prostu na plan i go nakręcić. Więc to przede wszystkim. I ta perspektywa była taka, że jak dostałem ten tekst, to rzeczywiście było to coś tak świeżego i fajnego, napisane przez właśnie stand-uperów, że po prostu oplułem się kilka razy czytając, to się rzadko zdarza. I spotkaliśmy się. No i pierwsza rzecz, którą powiedziałem chłopakom, na którą się zgodziliśmy i którą już wiedziałem, że prawdopodobnie robimy ten sam film, było to, że powiedziałem: słuchajcie chłopaki, to będzie mega absurdalna komedia i tak dalej, to wszystko co tu czytam jest świetne, ale chciałbym to zrobić wszystko na maksa, na serio, kręcić to jak dramat, prowadzić aktorów prawdziwie, na serio, no właśnie te rzeczy, te słowa, których użyłem. I że nie wygłupiamy się, nie puszczamy min, nie puszczamy oka, a my pokazujemy po prostu życie. Jest brudno, dom, nie jest to penthouse, nie jeździmy Porsche, tylko właśnie wszystko jest tak jak w życiu. A to było od początku to, co nam się w Alku bardzo podobało. Jego dwa krótkie metraże, czyli Mocna kawa wcale nie jest taka zła i Ja i mój tata, to są filmy, w których było dużo możliwości do tego, żeby aktorzy nadgrywali jakieś rzeczy, bo były tam sytuacje, które można było komediowo rozegrać jakoś mocniej. A na nas zrobiło wrażenie to, oba filmy naszym zdaniem są świetne w tym sensie, że są i emocjonalnie dobre i rozgrywają bardzo umiejętnie relacje między ojcem a synem, czyli coś, co dla nas było ważne też w Juliuszu. Ale właśnie po trzecie, aktorzy byli prowadzeni na poziomie dramatycznym, niezależnie od tego, czy scena miała być zabawniejsza, czy była sceną cięższą. No i też ważne tutaj chciałbym nadmienić, że co jest też fajne u producentów, że pozwolili mi zadebiutować z moim operatorem, z którym zrobiłem wszystkie filmy, czyli z Mateuszem Pastewką, który tu siedzi i właśnie te oba filmy, o których wspomniał, tak, żebyście Państwo nie pomylili czasem. Michał... Także tak. I to było dla mnie ważne, szczególnie przy tym, że jeżeli robimy odważny projekt, który ma odważny żart, i że dzieją się tam rzeczy absurdalne i nie jest to, tak jak powiedział Michał i Radek, projekt, który przyniesie nam być może wielki zysk, że to nie jest komedia romantyczna, nie pójdzie na to milion albo 2 miliony widzów, mamy te 24 dni zdjęciowe. Bardzo chciałem mieć takie bezpieczeństwo. Mówi się, że bezpieczeństwo, weź sobie świetnego operatora i będziesz bezpieczny. No właśnie wręcz przeciwnie, bo ja uważam, że chociażbym najlepszego operatora wziął w tym kraju, to im byłby lepszy, tym mniej czasu poświęciłby mi na przygotowanie tego filmu, bo byłby przekonany, że wejdzie na plan, postawi kamerę albo mi podpowie, bo ja nic nie będę wiedział i posiedzimy kilka nocy i generalnie powiem: młody, nie pękaj, i zrobimy to na planie. Z Mateuszem mam wymyślony jakby taki system preprodukcyjny, który no w Juliuszu było to 900 stron scenopisu, wiedzieliśmy dokładnie, gdzie postawimy kamerę w każdej scenie. Mateusz wiedział, gdzie będzie światło i nie mieliśmy ani 5 minut straconych, więc wykorzystaliśmy te 24 dni co do sekundy. A propos tego, co powiedział Radek, wkopując nas o inteligentnym humorze. Juliusz jest dla nas też eksperymentem.
Juliusz jest filmem, o którym myśmy myśleli takimi kategoriami, że można przy nim posprawdzać różne rzeczy, żeby zobaczyć, na co reaguje widownia. Absolutnie mamy świadomość, że są w tym filmie żarty, które są nie na poziomie tak zwanym. To znaczy, że tutaj amplituda żartów w filmie jest od rzeczy, które są pomyślane, nie wiem, scenograficznie jako dowcip, czy które są dobrze napisanym żartem, ale mamy też, w końcu widzieli Państwo ten film, tam są też żarty z puszczaniem bąków. To jest dla nas eksperyment między innymi taki, żeby zobaczyć, na co, jak, kiedy, kto reaguje, jak doprowadzić widza do sytuacji, w której spodziewa się czegoś zupełnie innego, ale spuścić powietrze ze sceny właśnie tym, że już zrobiło się pomiędzy nimi bardzo sympatycznie, po czym ona wysiadła. I teraz akurat, dobrze, no skoro już wspomniałem o tej scenie z puszczaniem bąka, jest coś niesamowitego. My robimy pokazy testowe naszych filmów, rozmawiamy z widzami, zanim film kończymy. Na różnych etapach wersji montażowych filmu budujemy na przykład, nie wiem, widownię 50-osobową i rozmawiamy z ludźmi, jak reagują na jakie kwestie. Jest coś niesamowitego, że część z tych żartów, to myśmy odkryli, nie wiedzieliśmy tego pisząc te sceny, dzieli widownię nie według tego, że ktoś uważa, że coś jest, nie wiem, na wyższym poziomie czy na niższym poziomie. Kobiety przeciwko temu żartowi w samochodzie zawsze oponują. Faceci na naszych pokazach regularnie im mówili, ale to właśnie tak jest, wy o tym nie wiecie, a dla nas to jest prawdziwe. Więc sami dowiedzieliśmy się czegoś z reakcji ludzi na niektóre żarty, o których po prostu zwyczajnie, kiedy widzimy je na ekranie, to wiemy, że to tak jest, że nie jedna osoba poczuła się tą kwestią wyobcowana. A na czym polega ta sytuacja, która też się powtarza, bo podobnie trochę było w Planecie Singli, że dlaczego musi, no nie wiem czy musi, czy tak będzie zawsze, być aż 5 autorów scenariusza i zdaje się 2 czy 3 współautorów scenariusza. Jak wy w ogóle pracujecie? Bo to też tak trudno sobie wyobrazić, to zamykacie się, wyjeżdżacie na 2 miesiące wakacji, piszecie, czy to są jakieś, każdy pisze po kawałku. Pracujemy w tak zwanym writer's roomie, czyli metodzie, która obowiązuje właściwie przede wszystkim w amerykańskim serialu. Nasze założenie jest takie, że jeżeli ktoś karmi się przede wszystkim ego, czyli uważa, że jego pomysły są najlepsze, to prawdopodobnie jeżeli go zaprosimy do grupy, to albo bardzo szybko jego ego po prostu dostanie solidne bęcki, albo ktoś nie będzie pasował do tej grupy. Przez pierwszą część pracy zwykle jest tak, że siadamy po 8, po 10, po 12 godzin w jednym pomieszczeniu, pracujemy nad koncepcją postaci, nad tym, o czym ten film chcemy zrobić, nad tym, w jakim kierunku próbujemy budować opowieść. To potrafi trwać tygodniami, potrafi też trwać miesiącami. Końcem pierwszego etapu pracy jest treatment, czyli jest to normalna sytuacja, z którego potem rozwijamy coś, co my sobie nazywamy outline'em, to znaczy dokumentem, który może mieć powiedzmy 40 stron, gdzie mamy scena po scenie opisany film, nie mamy w nim jeszcze dialogów, ale mamy w nim już ujęte pomysły i wiemy, nad czym będziemy pracowali dalej. To grono regularnie spotyka się chociażby na Skype'ie, dlatego że w przypadku Juliusza byliśmy rozstrzeleni między, nie wiem, Gdańskiem, Warszawą, Krakowem, czasami różnymi innymi miejscami na świecie, zależnie od tego, kto w tym zespole jest. My ten zespół też z Radkiem budujemy zależnie od tego, co jest nam w danym momencie potrzebne. Tutaj na początku się pojawił w tym projekcie Abelard Giza i Kacper Ruciński, czyli stand-uperzy. Kamil, który z nimi pracował i rozwijali pomysł serialu dla jednej ze stacji. My się o tym dowiedzieliśmy, pokazano nam ten materiał i stwierdziliśmy, że można by z tego spróbować zbudować film. Początkowo to byli oni, ale w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że brakuje nam kogoś, kto na przykład lepiej myśli strukturą opowieści niż my. Stand-uperzy fenomenalni byli w kwestii wymyślania gagów, ale słabi po prostu w kwestii tego, jak przeprowadzić bohatera od pierwszej sceny do ostatniej sceny, przez jakie fazy, jakie spotka tam przeszkody i tym podobne rzeczy. Więc my budujemy te zespoły według tego, co w danym momencie wydaje nam się jest tam potrzebne, ale też wychodzimy poza zespół, to znaczy rozmawiamy z ludźmi, którym po prostu ufamy, jeżeli chodzi o kwestie chociażby poczucia humoru. Już przy tym stole zamykają, jak Państwo widzą, ten stół dwaj ludzie, o których można powiedzieć, że o komedii wiedzą dużo więcej niż którykolwiek z nas będzie kiedykolwiek wiedział, więc zadawanie im pytań na temat tego, co myślą o tekście, co myślą o scenie, jest dla nas sytuacją, w której po prostu ktoś mądrzejszy powie nam coś, czego nie wiemy. A wynikiem tego bywa to, że po prostu mogą się pojawić w filmie, bo jakiś element im się spodoba i rzeczywiście jesteśmy w stanie się na to dogadać. My wiemy, że to jest niekonwencjonalne. Ostatecznie w filmie podpisane są jako scenarzyści to osoby, które faktycznie pisały drafty scenariusza, a kolejne wersje, a jako konsultanci scenariuszowi to są członkowie tego samego zespołu, ale ludzie, którzy po prostu nie pisali pełnych wersji scenariusza, tylko brali udział w naszych spotkaniach. Więc tu nawet było tak, że Mateusz, czyli operator, który się pojawił na serii spotkań, myśmy się zorientowali,
że jego spojrzenie jest jeszcze inne. Że on w trakcie pracy nad tym tekstem ma nagle pomysły na to, jak coś pokazać, jak uniknąć mówienia czegoś, bo ten film jest oczywiście przegadany. My bardzo dużo rzeczy mówimy w naszych filmach, bo generalnie jakoś podoba nam się to, kiedy ludzie dużo do siebie mówią. Mateusz pojawił się w tym zespole i też automatycznie ma kredyt jako człowiek, który był konsultantem scenariuszowym, bo po jednym czy drugim spotkaniu stwierdziliśmy, że dobrze jest, kiedy ktoś patrzy z boku i jeszcze ma inne spojrzenie. Mieliśmy też przy Juliuszu kryzysowy moment, kiedy rzeczywiście wiedzieliśmy, że mamy już chyba coś fajnego, ale że to jeszcze nie jest to. I w wynajętym mieszkaniu w Sopocie zamknęliśmy się z Michałem na parę dni. Robiliśmy rachunek sumienia i finalnie wysłaliśmy scenariusz do naszych też współpracowników w Stanach. Wiemy, że Amerykanie potrafią troszkę inaczej myśleć, jeszcze więcej historii wnoszą do opowieści. Przychodzi im to łatwiej i rzeczywiście od naszych współpracowników ze Stanów dostaliśmy fajny zastrzyk komentarzy, które myślę, że zmieniły też troszkę Juliusza, że przeszliśmy w stronę historii. Bardziej uwierzyliśmy w historię, wiedzieliśmy, jak zatrzymać widza. Nie polegaliśmy tylko na psychologii bohaterów, ale też troszkę dodaliśmy energii w fabułę. Oczywiście próbując zachować tak jakby cele Juliusza, że jest to film zbudowany z epizodów, że jest to pierwszy film budowany ze stand-uperami, żeby pokazać czarny humor. Ale jednak myślę, że kluczem też do sukcesu i do tego, jak ten film teraz wygląda i dlaczego publiczność tak reaguje na seansach, a nie inaczej, jest też w tym, że jednak wierzymy w to i próbujemy to zbadać, że troszkę w Europie i w Polsce bardzo jednak nie do końca umiemy powiedzieć tak naturalnie coś, opowiedzieć historię. I nasi współscenarzyści z Planety Singli dali nam tutaj też sporo energii. Zresztą my się spotykamy w scenariuszach z tym hasłem, które też tutaj Łukasz napomknąłeś o nim, że jest 5, 7, 8 ludzi i bywa, że ktoś pisze, no widać to po filmie, bo tu jest po prostu rozstrzał różnych kwestii. Ja myślę, że my sobie zdajemy sprawę z tego, jakie były słabości tego scenariusza, zdajemy sobie sprawę dzisiaj też... Przepraszam, ja mam tylko taką uwagę do prowadzącego, bo ja już znam ich. Jak pan im nie przerwie, to będziemy, oni nie skończą. Będziemy jechali non-stop, bez przerwy, tak. To ćwiercią akapitu tylko powiem, że my chyba sobie też zdajemy sprawę ze słabości tego filmu, ale zwyczajnie z doświadczenia pracy w grupie wyszło nam na to, że właśnie wychodzi spójniejszy efekt pracy kilku ludzi niż jednego człowieka, którego potem poprawia ktoś inny, bez rozmowy z tym pierwszym i tak dalej. Ja mam serię pytań też do was. Drogi Macieju, ale wiesz, że to jest dla prowadzącego czysta rozkosz. Po prostu bierze pieniądze i nie ma pracy w ogóle, więc może się zamiast... Możesz się bawić telefonem. Może sobie odpisywać na SMS-y. Proszę? Nie usłyszałem. Jest mało ambitny, prawda? Jak jest mało ambitny, ale wie, w którym momencie zadać pytanie odpowiedniej osobie, która wywołuje go tym samym, czyli Krzysztofa Maternę oczywiście. W tym filmie pojawiają się VIP, tak bym to określił. Też to wzbudza duże zainteresowanie, kiedy jakieś krytyki. Jest Krystyna Janda, Ewa Wiśniewska. Nie wiem, dlaczego tu nie siedzi, skoro jest na festiwalu z nami. Jest Krzysztof Materna. Ja nie chcę tu pracować, bo wy mi wyręczacie, więc proszę po prostu o komentarz. Rozumiem, że to była potworna prowokacja z twojej strony, po prostu, żebym się odezwał. Jestem i po prostu mam ogromną satysfakcję, ponieważ po tym wszystkim, co usłyszałem, ile razy Michał się musiał z kolegą Drabikiem zamknąć w pokoju razem. Po prostu mam taką przyjemność, że doszedłem w swoim dorobku do poważnej roli filmowej. Krzysztof się nie przyznał, ale miał propozycję większej roli w filmie. Nie, miałem już większe. Największą miałem u Królikiewicza, ale cały wątek wypadł. To było 11 dni zdjęcia. Ale u nas miałeś propozycję większej roli, tylko odrzuciłeś. Tak, odmówiłem, bo znam swoje możliwości. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć tak, że parokrotnie czytałem ten scenariusz i widziałem, jak on się zmienia. I po prostu ze względu na, nie na, że mam coś tam w głowie, ale ze względu na to, że odmawiałem 1000 razy zagrania w komedii romantycznej, polskiej, innej,
Dlatego, że najbardziej to, o co mi zawsze w życiu chodziło, to jest pewien rodzaj gustu, o którym się w ogóle nie rozmawia, a który w tym wydaniu, jaki jest w tym filmie, mnie odpowiada. I po prostu myślę, że odpowiadał też wielu osobom, które zdecydowały się na to, żeby współpracować z kolegami. Sposób grania, o czym mówił reżyser. Ta granica cienka tych żartów, które można by uznać za nieobyczajne, mimo że są bardzo życiowe, prawda? To wszystko zadecydowało, że nie miałem żadnej wątpliwości, że sprawi mi to ogromną przyjemność, jeśli w epizodziku się w tej sprawie pokaże. A ponieważ w ogóle uważam, że my mamy taki kłopot, znaczy ludzie, którzy pracują w pewnym sensie w rozrywce, w żartach, mają ten kłopot, że są oceniani przez wszystkich, a wszyscy się znają w Polsce i na rozrywce, i na piłce nożnej po prostu. W związku z tym to jest też ryzykowne i nigdy bym nie wziął udziału w czymś, co mi się wewnętrznie nie podoba, co nie jest dla mnie. Jestem zawodowym aktorem takim jak wspaniały Maciek czy wielu innych. W związku z tym dla mnie to jest przygoda, ale biorę udział w czymś fajnym, a powiem Państwu, że oglądając Juliusza uroniłem łezkę, patrząc na relację, uważam, genialnej roli Peszka, ale też widzę, że koledzy, a szczególnie koleżanka, tak mnie ujęli z tym, co zrobili w sensie aktorskim, że nie robią min, że się nie pindrzą, że po prostu nie grają jakiejś farsy, że to nie jest... co ja będę mówił, no, kolejny kabareton Niny Terentiew czy podobnych osób. No, znaczy smaczne, gustowne, nie wiem, może zawędrujemy z tym do Cannes czy do Wenecji, ale... Na razie Gdynia. Jest to początek naszej podróży. Tak, pierwszy przystanek Gdynia. Krzysztofie, wywołałeś właśnie... komplementując postać Doroty, Ania Smołowik. Pierwsze, o czym mówił Michał, tak duże doświadczenie twoje filmowe, bo przecież doskonale znamy cię z występów też takiego lepszego kabaretu, bym tak powiedział, prawda? I masz przysięgłych fanów. Jak się odnalazłaś w tej konwencji? Mnie się z mojej perspektywy kojarzyła ta rola, i to też jest komplement, z takim bardzo dobrym kinem amerykańskim, jakimś takim obyczajem, takimi dziewczynami z sąsiedztwa, ale z temperamentem, bo takich postaci bardzo mało jest w polskim kinie. No, wydaje mi się, że jest bardzo mało. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie filmowe, to rzeczywiście dużo, dużo większe moje doświadczenie zawodowe związane jest z teatrem. Ja przede wszystkim od studiów w Akademii Teatralnej związana byłam z różnymi teatrami warszawskimi albo ze scenami w Krakowie. Studio. Później była moja przygoda. Zakładanie od początku byłam przez 3 lata pierwsze w Pożarze. I w międzyczasie rzeczywiście grałam... grałam coś w serialach, jakieś takie mniejsze role w filmie. I to jest moja pierwsza, większa, taka duża rola filmowa. Tym bardziej cieszę się, że w takim towarzystwie i z takim nastawieniem do pracy. Cieszę się, że ktoś miał odwagę, żeby dać rolę w komedii osobie nieznanej z pierwszych stron gazet, a raczej w ogóle nieznanej, tylko raczej związanej z teatrem. Jeżeli chodzi o to, co powiedział Alek, że nie było kompletnie, znaczy, że chciał, żebyśmy grali żebyśmy nie grali komedii komedią, to tak rzeczywiście było. I powiem szczerze, że na początku trochę tak mi szkoda było, bo tak trochę bym coś tam jednak poszalała, trochę bym coś tam zwariowała i coś tam charakterystycznie zrobiła, ale potem jak zaczęliśmy wchodzić w historię i w to, jak to będzie opowiadane, to wiadomo, że trzeba było grać na poważnie tę komedię.
A nie wygrała casting, nawiasem mówiąc. Po prostu przyszła na casting, była najlepsza i to było to. Mhm. To jeszcze zanim państwu, bo to jednak konferencja prasowa, czyli państwa pytania oddam głos, to chciałbym zapytać Maćka, bo jesteś jakby w teamie, można by rzec, Drabika i Chacińskiego. Za chwilę, za miesiąc Planeta Singli, kolejna część. Czy to był obowiązek regulaminowy, żebyś się pojawił w tym umowie? No właśnie trafił pan w sedno problemu. Ja w odróżnieniu od pana Materny jestem zawodowym aktorem i w odróżnieniu od pani Smołowik zagrałem w wielu filmach, więc natychmiast jakby po pierwszej lekturze wiedziałem, że nie jest to dobry scenariusz. Właściwie nie rokuję niczego, pod czym chciałbym się podpisać. Ale ponieważ miałem w perspektywie nakręcenie wysoce lukratywnego, trzyczęściowego filmu, na który pójdzie dużo więcej osób niż na film Juliusz, więc zdecydowałem się na wybór roli mniejszej, ale efektownie kończącej swój ekranowy żywot i wykonałem to nie bez satysfakcji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto ma ochotę? Proszę bardzo. Już podamy mikrofon. Dzień dobry. Najpierw chciałam powiedzieć, że dziękuję, że pozwoliliście nam państwo przypomnieć sobie, jakim wielkim aktorem jest Jan Peszek, bo dawno go tutaj nie widzieliśmy. Naprawdę. To jest fantastyczna rola. I mam pytanie, czy pan Peszek był już od początku, jak zmagaliście się państwo z tym scenariuszem, czy on gdzieś na którymś etapie dopiero się pojawił? Od czasu, jak się okazało, że rola jest świetna, wszyscy z nas uważają, że to był jego pomysł. Każdy, kogo zapytać, tak, powie, nie, no to ja wpadłem na Peszka. Ja, że ten, Radek, że... Krzysztof uważa, że to jest też jego pomysł. Dokładnie. Myślę, że Peszek, jakby był zapytany, powiedziałby, że to był jego pomysł, żeby zapytać. Ale znaczy, odpowiadając na pani pytanie, mogę powiedzieć, że to jest mój trzeci film o relacji ojciec-syn. Ja gdzieś tam sobie Masz listę ojców. Mam listę ojców, znaczy mam listę aktorów, z którymi marzyłem współpracować. Dziędziel, Kowalewski, Marian Dziędziel w pierwszym moim filmie, Krzysztof Kowalewski w drugim i chciałem, i to są takie właśnie... W ostatnim filmie Wojtka prawdopodobnie właśnie Maciek będzie grał ojca. Wojtka? Alka. A poza tym protegowała go kanclerz Merkel. I jakby to jest niesamowita przygoda, pracując za każdym razem właśnie z innym takim wspaniałym aktorem, którego można się dużo nauczyć i właśnie gdzieś tam myślałem o Janie Peszku już po poprzednim swoim filmie o chorobie Alzheimera, ale no jednak tam rolę dostał pan Krzysztof Kowalewski po rozmowie z nim właśnie, a tutaj gdzieś tam spotkaliśmy się kiedyś w restauracji i tą listę jakąś tam przyniosłem i rozmawialiśmy o tym i oczywiście no, nic by się nie wydarzyło, gdyby się nie zgodzili na to producenci, ale super, że właśnie że w to poszli i właśnie to, co Ania mówiła, że to jest, bardzo się cieszę właśnie z obsady i z tego, że producenci na to pozwolili, bo mogli właśnie wziąć kogoś z pierwszych stron gazet, żeby im się pieniądze zwróciły, bo to są pieniądze prywatne. Też drożsi są ci, wiesz, z pierwszych stron gazet. No to tak, też na przykład, więc to może się tam... Ale i to było super, że ja tak sobie czułem, że nie tylko potrzebuję do tutaj głównych ról obsadzenia tego filmu, żebyśmy grali serio, tylko też poczułem, że ta komedia potrzebuje ludzi właśnie, którzy nie są opatrzeni, a którzy właśnie nie są, albo którzy dawno nie pokazali czegoś fajnego. Żeby dać im szansę. Dziękuję. No. Gadam banały te jakieś tutaj. Ale odpowiadam na pytanie. Jest też tak, że my z Michałem mamy jakoś automatycznie układającą się w naszych głowach listę marzeń, na kogo w filmach, na jakich postaciach, nazwiskach dorastaliśmy, komu chcemy podziękować, w kim byliśmy zakochani jako dzieciaki, nastolatki, wchodziliśmy do dorosłe życie i po prostu też spełniamy swoje marzenia, z kim świetnie byłoby wykorzystać, produkując filmy, sytuacje, żeby pewne z pewnymi ludźmi się spotkać. I najczęściej są to wspaniałe spotkania. Dziękuję bardzo, proszę. Dzień dobry. Ja chciałem zadać właściwie dwa pytania, bo już było tutaj wspomniane, że przy filmie, przy pisaniu scenariusza współpracowali stand-uperzy.
Więc chciałbym się dowiedzieć, jaka była ich rola. Czy to było tak, że skoro już jak to zostało wspomniane, oni byli słabsi przy budowaniu historii, lepsi w gagach tak zwanych. Czy to było tak, że osobna ekipa pisała historię, a stand-uperzy dośmieszniali, że tak powiem, scenariusz? Czy wszyscy pracowali wspólnie? Nie. Oni są ojcami, od razu odpowiem na to pierwsze. Oni są ojcami Juliusza. Abelard Giza i Kacper Ruciński. Część z Państwa być może nie wie, że w Polsce stand-up, czyli ten rodzaj komedii, gdzie po prostu na scenę wychodzi człowiek bez rekwizytów zwykle i tylko tym, co mówi, łapie publiczność, często też wywołując kontrowersyjne sytuacje na widowni. Abelard Giza i Kacper Ruciński są właściwie najpopularniejszymi, obok Rafała Paczesia, którego mamy w filmie, też stand-uperami w Polsce. Oni są ojcami Juliusza w tym sensie, że obaj stworzyli pierwsze dwa drafty scenariusza. Potem jak miesiącami pracowaliśmy nad tym, co chcielibyśmy powiedzieć, o kim, jaką postacią będzie Juliusz, kim będzie jego ojciec, kim będzie ta Dorota. Oni napisali rzeczywiście dwa pierwsze drafty scenariusza i dosyć zabawną kwestią jest to, że kiedy oni pracują nad swoim programem, to zwykle piszą na przykład w miesiąc program, w 3 miesiące z tym programem jeżdżą po Polsce, a potem już program jest zamknięty, wrzucony na YouTube'a, jadą z czymś następnym. Oni po roku naszej pracy nie mogli uwierzyć, że my w ogóle jeszcze chcemy nad tym tekstem pracować. Dla nich to była rzecz, która się toczyła nie wiadomo jak dawno temu. W pewnym momencie wyłączyli się zupełnie z naszej pracy i powiedzieli, że nie będziemy po prostu już chłostać tego martwego konia tak długo. Tutaj trzeba dawno było iść dalej. A myśmy ciągle czuli, że trzeba i wzmocnić historię, trzeba poszukać jakiegoś elementu łączącego chociażby ojca z Chorwatem, bo tego wcześniej nie mieliśmy. Natomiast byli absolutnie na każdym etapie pracy nad tak zwanymi draftami, tak? Czyli nad wersjami tego scenariusza, czytali to wszystko i są też dla nas kimś, o kim my uważamy, że oni fenomenalne wyczucie mają tego, jak żart działa w kontekście relacji z żywym człowiekiem. Myśmy, nie mieliśmy możliwości odezwać się do Maćka 5 razy w tygodniu, żeby zapytać, co myśli o takiej czy takiej scenie, bo to jest zawracanie głowy. Abelard z Kacprem reagowali na to, że ta puenta jest za słaba, albo tamta nie chwyci, albo tutaj trzeba dodać czegoś gdzieś tam w innym miejscu. Więc w pewnym sensie byli specami od tego, jak konstruować też te żarty. I drugie pytanie, skoro oni przyszli z serialem, a można powiedzieć, że Planeta Singli też już powoli może zmierza w stronę serialu. Czy wy jako producenci też myślicie o produkowaniu seriali, czy na razie ograniczacie się do filmów? I dlaczego Juliusz jednak zdecydowaliście, że to będzie lepsze jako film, a nie serial? Po pierwsze, chcemy robić filmy, nie seriale, bo wydaje nam się, i ja przynajmniej nie mam w głowie, jak zarabiać na serialach. Bo wyobrażam sobie, że produkuję, wiem za ile telewizja to kupi i nie ma tam seksu. A z filmem jest tak, że można dużo zarobić albo dużo stracić i jest to dosyć fajniejsza zabawa. Seriale są dużo bardziej poukładane i żeby wejść w produkcję seriali trzeba po prostu robić to na co dzień, a nie chcę i nie mamy tak jakby tego w założeniach. Ale też złośliwie mówiąc, gdyby robić serial, to nie wszystko zależałoby od nas po prostu. Przy filmie wiemy, że jak się uda, to będzie to zasługa zespołu, jak się nie uda, to będzie to prawdopodobnie nasza wina, bo nie doprowadziliśmy do tego, że to się udało, ale też wiemy, że jesteśmy w stanie pchać projekt tam, gdzie chcemy go pchać. Jesteśmy w stanie rozmawiać z człowiekiem, z którym wiemy, że chcemy zrobić ten sam film, ale jeżeli się w jakimś momencie okaże, że nie robimy tego samego filmu, to się możemy rozstać bez sytuacji, w której dzwoni do nas prezes stacji i mówi, no ja przepraszam, ale to jest mój kuzyn, albo coś takiego. Nie ma kuzynów chyba reżyserów, prezesów stacji. Dobrze. Jesteśmy niezależnymi producentami. To chciałbym zapytać Kamila Śmiałkowskiego, bo to też jakby nowe doświadczenie w twojej biografii. Współuczestnictwa w, do niedawna, nie wiem czy nadal, ale oceniałeś film, opisywałeś, recenzowałeś, współuczestnictwa w projekcie jako współtwórca tego filmu. Jak się odnalazłeś w takiej roli? Często się powtarza, że krytycy to są ci, którym nie udało się tworzyć filmów. Nie ja pierwszy tu zacząłem, Michał już wcześniej przeszedł na drugą stronę barykady, bo też przecież pracował przez lata jako krytyk. No, ja bardzo chętnie patrzę na kolejne etapy pracy nad tym filmem. Pomagałem przy scenariuszu, przyprowadziłem Abelarda i Kacpra do Radka i do Michała. Gdzieś tam zaiskrzyło i zaczęliśmy to wspólnie pisać. A potem starałem się na bieżąco obserwować wszystkie etapy pracy nad tym filmem i dzięki temu pewnie, kiedy teraz będę dalej recenzował
a mówiąc wprost, szydził z filmów, no bo głównie się zajmuje wężami, czyli najgorszymi polskimi filmami. Będę miał dzięki temu trochę może inną perspektywę na to wszystko, ale nie zmienia to faktu, że wciąż większość polskich filmów, tych, które mnie najbardziej interesują, to są te najgorsze. My się z Kamilem znamy paręnaście lat i dla mnie Kamil zawsze miał inne zupełnie podejście od innych znajomych krytyków czy dziennikarzy filmowych, w tym, że właśnie jest fenomenalny w popkulturze. Jest specem od tego, jak prowadzona jest opowieść. Kamil jest też dla mnie człowiekiem, który wie najwięcej o komiksie spośród ludzi, których ja znam w życiu. W związku z tym, kiedy mieliśmy w filmie już pomysł, że ten bohater będzie rysować i że w związku z tym będziemy musieli zdecydować się na jakiś styl tych rysunków, że trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby ten styl przenieść do animacji. Kamil był dla nas człowiekiem, który po prostu przygotował dla nas chociażby portfolio rysowników polskich, pokazując nam style możliwe, pokazując nam to, w jakim kierunku można iść, nie wiem, bardziej skomplikowanym, prostszym i tak dalej. Więc znowu, to jest członek zespołu, który po prostu wnosi jakąś wartość, której nikt inny w tym zespole nie ma i ma spojrzenie z jeszcze innej strony. Proszę bardzo. Proszę. Dzień dobry. Ja chciałabym zapytać Państwa, choć wydaje mi się, że mogę znać odpowiedź, ale właśnie zadam to pytanie. Czy postać Pani głównej bohaterki była od początku w ciąży? Bo to fantastycznie, że kobieta w ciąży może się bawić, żyje, uprawia seks, niekoniecznie z ojcem dziecka, czy też utrata, nie wiem, czy utrata. Daje sobie radę. Daje sobie radę, jest pełna radości, ładna i tak dalej. A przede wszystkim żyje, nie ma kompleksów i to jest też takie trochę odtabuizowanie tej świętej, przepraszam, matki Polki, czy matki ciężarnej, która z trudem nosi to, co ma przed sobą i w sobie. Proszę o tym opowiedzieć. Ja teraz, jak mnie cię pani grało? Zanim Ania odpowie, to ja sobie... Ja tylko chciałem bardzo pani podziękować za to pytanie, bo to jest dokładnie, co ja uważam o tym filmie. Wydaje mi się, że ciąża głównej bohaterki jest jedną z największych i najbardziej oryginalnych wartości tego filmu. I to jest naprawdę super czat. A teraz, czy bohaterka od początku miała być w ciąży, odpowie producent? Ja wiem, co powie, więc ja już się spodziewam. Sytuacja była taka, że na castingach filmowaliśmy z bardzo bliska twarzy bohaterów. I Ania absolutnie wygrała, ale okazało się później, jak odsunęliśmy kamerę, że jest bardzo tęga. I musieliśmy coś zrobić, także pomyśleliśmy sobie, że zróbmy ją, że jest w ciąży i wtedy będzie wszystko okej. No i tak to było. To jest żart. To może jednak ja wkroczę, bo... To jest żart, bohaterka od początku scenariusza. Ciąża była już na etapie serialu, nad którym pracowaliśmy. Z Abelardem i Kacprem, ponieważ wtedy, kiedy zaczęliśmy pracę nad tym pomysłem, w wielu miejscach... To był serial, który miał z założenia łamać wszystkie możliwe schematy i łamać wszystkie możliwe klasyczne konstrukcje. Więc za każdym razem, w każdym wątku, przy każdej postaci myśleliśmy, a jak to zrobić, żeby było zupełnie inaczej niż normalnie, a jak to zrobić, żeby jeszcze bardziej skomplikować bohaterowi życie. I to, że właśnie spotyka kobietę, a ona już jest od dawna w ciąży, wydawało nam się pomysłem atrakcyjnym. No a później cała robota scenariuszowa polegała na tym, żeby to uprawdopodobnić i zrobić z tego naprawdę kawał fajnej opowieści. Jest w ciąży, nie boi się tego, jest sama, jest otwarta na to, co ją spotka, daje sobie radę zawodowo, jest dość bezczelna. Jest uparta jak osioł, więc jest nietypową bohaterką. Zresztą popatrzcie Państwo, że nasz pomysł między innymi przy pisaniu scenariusza był taki, żeby każda scena właściwie się wykolejała. W każdej scenie jest bohater, my zawsze ten świat oglądamy właściwie jego oczami i za każdym razem sceny, w których bierze udział, sytuacje, w których bierze udział, mają się wykoleić, czyli mają jemu w życiu spowodować, w jego życiu spowodować coś, czego się zupełnie w tej scenie nie spodziewał. Nam się dlatego spodobała ta dziewczyna w ciąży, bo my myślimy o Juliuszu jako o takim, jak w amerykańskim niezależnym kinie, gdzie facet spotyka kobietę. Amerykanie mają określenie konkretne na tego typu postać kobiecą. Manic Pixie Dream Girl. To jest taka dziewczyna, która jest trochę dziwna i tak dalej, ale tak naprawdę jedyna funkcja, jaką pełni, jest taka, że ona jest w jakimś sensie uosobieniem fantazji tego faceta, który jest trochę niedostosowany. Tak? Czyli jak on uwielbia komiksy, to ona też uwielbia komiksy i tak dalej. Właściwie ona nie ma swojej własnej osobowości, tylko zawsze jest projekcją tego faceta. I nagle tutaj ten pomysł, który zobaczyliśmy, że ona jest w ciąży, wszystko wywrócił do góry nogami, bo okazuje się, że wszystko się kompletnie zmienia. On nie będzie
będzie na nią patrzył od początku jak na potencjalny obiekt romantycznej miłości, tylko jak na w jakimś sensie kogoś dalszego od siebie. Tak? My pisząc stwierdziliśmy wtedy, że pozbawimy go matki, dlatego że kiedy on spotyka matkę, to gdzieś w tle się pojawi ten rys, że sam fakt, że ona go zainteresowała, gdzieś wiąże się z deficytami tego bohatera, który jest w sumie niby dorosły, ale tak naprawdę niedojrzały, bo jego ojciec niedojrzały, a miał go wychowywać. Skoro nie było matki, to ta kobieta może w jakimś sensie go gdzieś tam nauczyć żyć, a tego szukaliśmy. Ale to też, ja też dziękuję za to pytanie, bo wie pani, jak trochę trudno było 8 facetów piszących scenariusz napisać ciekawą postać kobiecą i rzeczywiście, kiedy pierwszy raz scenariusz wypuściliśmy na zewnątrz, żeby to przeczytało i przeczytało to kilka kobiet, dostaliśmy taki łomot, że myśleliśmy, że po prostu... No. Że po prostu wystarczy manekina tam wstawić w peruce, bo i tak będzie pełnił taką funkcję, jak napisaliśmy pierwotnie. Dokładnie. Albo że po prostu trzeba to albo wyrzucić postać, albo nie kręcić tego filmu, bo będzie po prostu przypał. No ale rzeczywiście wzięliśmy się za to, posłuchaliśmy tych uwag kobiet i to były bardzo mądre uwagi, pomocne i je wprowadziliśmy. I wtedy ta postać rzeczywiście nabrała kolorów, a Ania dodała tej postaci najwięcej koloru jeszcze poza scenariuszem. Mhm. Dziękuję. Nie, to jest świetne. A jeszcze teraz w całej tutaj historii edukacji seksualnej Polaków była jedna już recenzja i kilka osób podczas spotkań z widownią, że tam jest scena, że Juliusz, czyli Wojtek Mięcewski, pyta się Doroty, mogę? Ona, możesz. I to jest, okazuje się, że to jest ciągle jakieś okropnie kosmiczne. Hello. Chciałbym wrócić, bo już powoli będziemy zmierzali do końca, a jeszcze nie daliśmy szansy operatorowi Mateuszowi Pastewce, debiutantowi, przypominam, ale też debiutantowi w pełnym metrażu, natomiast od dawna partnerem zawodowym Alka Pietrzaka. Jak się z nim pracuje? No tak. Inne rzeczy nas nie interesują. Jak się pracuje? Pozwolisz tak siłę mówić? Ja w ogóle uważam, że to jest niesamowity przywilej, że ten debiut mogłem właśnie z Alkiem robić. To nie chodzi tutaj o to, że bo my się tak znamy i się lubimy i się rozumiemy i tam mówimy tym samym językiem, bo to nieprawda jest. My mamy zupełnie zbieżne te pomysły i o to chodzi, no bo jakbyśmy myśleli tak samo, no to przecież nie potrzeba by było nas dwóch na planie. I my się ścieramy ze sobą bardzo mocno, robimy to i zarówno w preprodukcji. Ale przed wejściem na plan. Tak, przed wejściem na plan, ale jak coś tam na tym planie nam nie zagra, no to jednak dla mnie to jest w ogóle wielki komfort, że mam obok siebie przyjaciela i nie muszę się tutaj jakby martwić o tą całą jakby jakąś taką politykę, żeby tam komuś mówić słuchaj tego, to mi się tak średnio podoba. Nie, po prostu podchodzą, mówię nie, to jest słuchaj złe, dlatego i dlatego. I to no, jak się ma 24 dni, to trzeba to robić bardzo szybko i sprawnie. Z Markiem tutaj pracowałem pierwszy raz i myśmy się spotkali tydzień przed zdjęciami u mnie w domu, żeby sobie właśnie pewne rzeczy takie związane ze wstydem między sobą wyjaśnić. Wyjaśniliśmy to sobie bardzo szybko i potem już jakby nie musieliśmy na planie, więc no to jest naprawdę duży, duży komfort mieć obok siebie kogoś, kogo się zna i nie trzeba przed nim udawać, nic grać, ani walczyć, ani bić się, kto ma większe ego i tak dalej. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Kto ma ochotę zadać? Proszę bardzo. Hanna Wilczyńska, Toczko, Radio Gdańsk. Żałuję, że nie ma Wojciecha Mycwaldowskiego z sobą, bo on niesie na barkach cały ten film, jest w każdej scenie i byłabym bardzo ciekawa, jak wytrzymał te dni zdjęciowe z, rozumiem, uwagami z różnych stron. Bo tu nie ma go, bo ciągle w sanatorium jest. No więc właśnie myślałam, że odpoczywa. Bo i producenci, i scenarzyści, i reżyser, i te uwagi, nie wiem, czy były jakieś spójne, czy każdy z panów miał jakiś inny pomysł na każdą scenę. Więc o jego stan, kondycję psychofizyczną chciałam zapytać. A drugie pytanie, jak się reżyseruje Jerzego Skolimowskiego? To też myślę ciekawa historia i pozyskuje. To drugie to do Alka, a ja powiem prawdę o tym, jak było na planie z Wojtkiem. Wojtek się początkowo bardzo zirytował, że my z Radkiem jesteśmy na planie i też mamy swoje uwagi.
I myślę, że absolutnie miał rację, bo po prostu nie pracuje się tak w projektach w Polsce. My jesteśmy przyzwyczajeni do kina autorskiego, gdzie reżyser swoją wizję realizuje. Maciek, skoro o tym jest mowa, od razu zaczyna wychodzić. To też nie było proste. Ale... Żegnamy, dziękujemy. On musi mieć największe brawa po prostu. Ale też myśmy być może nawet popełnili ten błąd, że na początku po prostu sobie tego wprost nie powiedzieliśmy i bodajże trzeciego czy czwartego dnia Wojtek dopiero powiedział, okej, słuchajcie, mówi, ja teraz dopiero do końca naprawdę rozumiem, w czym biorę udział. W sensie takim, że skoro producenci są jednocześnie współscenarzystami, ale oprócz tego pracują z utalentowanym, debiutującym reżyserem, ale jest to wizja wspólna, którą wykuliśmy, to po prostu trzeba przyjąć trochę inne podejście. Trzeba założyć, że kiedy robimy trzeciego, czwartego, piątego dubla, to może się okazać, że ktoś ma zupełnie w poprzek uwagę niż poprzednio, bo chcemy, nie wiem, dla bezpieczeństwa zrobić rzecz w trochę inny sposób, bo ja się nie zgadzam z tym, jak Alek ustawił scenę, albo Alek nie zgadza się z tym, co my chcielibyśmy w tej scenie zobaczyć. I tutaj nie ma co ukrywać. Znaczy, takie rzeczy się na planie działy. Zdarzało nam się o to regularnie kłócić i z tego wychodzą często fajne rzeczy. Bywa, że nie fajne. Ja powiem, bo to nie jest żadna tajemnica. Rozmawialiśmy, to powiem, zacytuję po prostu Wojtka, który powiedział ostatnio, że rzeczywiście bywało różnie i tych emocji było wiele na planie, ale według niego tak naprawdę pomogło mu to w pewnym sensie zbudować tak znerwicowaną, zestresowaną postać. Nie, on teraz jest, ma zdjęcia i będzie zaraz od jutra. Wojtek dzisiaj wieczorem będzie dostępny jutro, pojutrze i będzie można... A pani pytała jeszcze o Skolimowskiego. Tak, to o Jerzym, potem wrócę jeszcze na chwilę do Wojtka. Z Jerzym Skolimowskim to oczywiście kolejne spotkanie, marzenie. To był jeden dzień zdjęciowy, więc po prostu spotkaliśmy się na planie. Pamiętam ten początek dnia, gdzie powiedziałem Alkowi, no ale kto dzisiaj się dowiemy, czy Jerzy Skolimowski występuje w twoim filmie, czy wyreżyserujesz Jerzego Skolimowskiego. Tak. To było ciekawe. Wspierający byłeś bardzo. Bardzo był wspierający. Tak było cały czas, ale ja już wzmocniłem się po tych 24 dniach. Teraz mogę robić tak, trudniejsze jeszcze rzeczy, mam nadzieję. Ale jeżeli chodzi o Jerzego Skolimowskiego, to tak, rzeczywiście przyszedł na plan i miał kilka swoich pomysłów i przemyśleń, ja miałem kilka swoich, nie mieliśmy dużo czasu, więc musieliśmy się gdzieś znaleźć po środku. Wysłuchałem kilku propozycji też inscenizacyjnych, ale ja dziś zaproponowałem swoje, no tak jak mówię, znaleźliśmy się po środku. Zresztą tak gdzieś tam przeważnie staram się pracować z aktorem, a z panem Jerzym nie miałem szansy na wcześniejsze próby, tylko jakieś krótkie spotkanie 15-minutowe. A no, jak z aktorami wcześniej mam przegadane, no to wiem, jak wchodzę na plan, że robimy to i tamto. Z panem Jerzym no to wszystko dogadaliśmy się na planie, więc ale to była profesjonalna współpraca, więc... Nie, tremę czułem potworną, ale to do każdego dnia zdjęciowego. To w ogóle Skolimowski miał tremę ogromną. Pewnie. Ale to było, no myślę, że się udało i to trzeba zawsze, no ja zawsze, w sensie to, co wszystko tutaj mówimy, to jest jedna taka ważna rzecz dla mnie, chciałbym ją zachować, umieć zachować do końca życia, czy do końca gdzieś tam mojej profesjonalnej pracy, żeby się otaczać ludźmi mądrzejszymi od siebie na planie i się tego nie bać, ani nie wstydzić, że ktoś jest ode mnie lepszy, inteligentniejszy, zabawniejszy i tak dalej, tylko z tego korzystać i czerpać, słuchać i proponować i rozmawiać, znaleźć coś fajnego pośrodku. I dlatego ta współpraca i tutaj ze wszystkimi ludźmi, którzy tutaj siedzą, wyszła tak wspaniale i pewnie dużo ludzi mogłoby mi zarzucić, a jesteś w konkursie na festiwalu w Gdyni, to nie jest twój film autorski, co ty tu robisz, co robi ten film tutaj, a gdzieś ja myślę, że właśnie to jest tego filmu siła. Że ja byłem najmłodszy, najmniej doświadczony i też nie zepsuty, tak jak mówią panowie producenci, ale że skorzystaliśmy z tej naszej wspólnej zespołowej siły. I uważam, że to jest coś, czego nam brakuje w polskim kinie. I jakbyśmy więcej takich mieli projektów, w których nie działa, nie da się być jedną osobą, która jest 24 godziny na dobę zabawna. To jest niemożliwe. Tego jest potrzebny silny zespół i komedie tak nie powstaną w tym kraju świetne, w których będzie autor, który sobie wymyśli coś i zrobi według swojego widzimisię. Dlatego jest tak dużo różnych rzeczy, różnych rodzajów komedii też w Juliuszu. No i tyle chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi... Sami państwo widzą, że Alek nie ma szans w branży. Dokładnie.
Ale to jest takie myślenie właśnie dokładnie kina rozrywkowego, że jest zespół, który pracuje i... Ale jakby film był do dupy, to byłaby moja wina. Na koniec wszyscy by mnie skreślili, dlatego to był też potwornie silny stres. No ale jak słyszymy 130 tysięcy w pierwszym tygodniu wyświetlania, to jest oszałamiający wynik. Pierwszy weekend, tak? Także gratulujemy już, czekamy na więcej. Gratulujemy, że ten jednak film się znalazł w konkursie głównym festiwalu w Gdyni i bardzo wam dziękuję za spotkanie. Konferencja bardzo państwu prasowa. Dziękujemy. Dziękujemy.